To, co mnie najbardziej uderzyło w tej publikacji, to jest wypowiedź kardynała Wyszyńskiego. I mnie to uderzyło myślę, że dlatego, że jestem urodzony w Warszawie. Kardynał Wyszyński, poproszę teraz o slajd. Kardynał Wyszyński mówi w ten sposób. Wychowany jestem w warszawskich szkołach. Znam Warszawę sprzed I wojny światowej. Dokładnie w tym miejscu, gdzie stał Ojciec Święty, była apsyda olbrzymiej cerkwi carskiej postawionej na rozkaz cara jako ostateczne pognębienie Polski i Kościoła. Car powiedział na zamku: Polacy, porzućcie wszelką nadzieję. Dlatego chciałem, żeby Ojciec Święty był na zamku, a nie w Belwederze. Powiedziałem panu Gierkowi: popełniliście duży błąd, przesuwając wizytę na Belweder. Trzeba było to zrobić właśnie na zamku, żeby odpowiedzieć nie tyle może Moskalom w tej chwili, ile Niemcom. Nie, Polacy nie porzucą nadziei. Dla mnie w czasie tej mszy świętej było to ogromne przeżycie, wstrząs ogromny, bo siedziałem w tym miejscu, gdzie stała cerkiew i patrzyłem na papieża, który odprawiał mszę świętą, tam, gdzie była główna kopuła cerkwi i obrzędy potęgi carskiej. I to wszystko znikło. I papież odprawia mszę łacińską, katolicką właśnie tu. To było zwycięstwo, ale oczywiście narodowo-religijne, świadczące o związku Kościół i naród, jakiejś wzajemnej, choć nierównej konieczności tych dwóch instytucji dla ratowania sytuacji. Jeśli państwo patrzą na ten cerkiew, która została pobudowana w 1912 roku, a rozebrana w latach 24-26, to był ten znak dominacji rosyjskiego prawosławia, ale to znaczy carskiego. I ona była nieproporcjonalna, to znaczy zupełnie nie pasowała do Warszawy. Nie tylko poprzez architekturę, ale także poprzez wymiar. W tym sensie to jest ten znak dominacji. I kardynał Wyszyński chciał, żeby w miejscu, gdzie była ta cerkiew, był ołtarz papieża. Może następny slajd. To jest jakby kontynuacja historyczna tamtej polityki, tak? Czyli Pałac Józefa Stalina w Warszawie. Również nieproporcjonalna budowla w zniszczonej Warszawie. Tak? I jeśli tam dalej przejdziemy, tak? Tutaj jeszcze dalej, ten slajd, który pokazuje, co było, tak? W trakcie pobytu papieża i krzyż, który jest dzisiaj. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że to jest z jednej strony odrzucenie panowania moskiewskiego na kilkaset kilometrów na wschód. To jest ten znak, że nie wolno porzucać nadziei. I to jest charakterystyczne tutaj w przypisie do tego tekstu jest podana również zauważalna nieścisłość w cytowaniu przez kardynała Wyszyńskiego wypowiedzi cara. Car w tym miejscu, gdzie jesteśmy, powiedział: panowie, żadnych marzeń. A kardynał Wyszyński, cytując to, cytuje napis z nad bramy piekła u Dantego. I ten rok 79 to dla kardynała Wyszyńskiego i dla Jana Pawła II jest to ten symbol olbrzymi, przemawiający, że nie wolno porzucać nadziei. Tamta potęga carska się rozpadła, w związku z tym ta potęga, która nas gnębi dziś, również się rozpadła. Myślę, że to jest symboliczne jakby podsumowanie tego wszystkiego, co zostało powiedziane. I teraz jest pytanie, jak ta potęga może się rozpaść? Myślę, że tutaj znajdujemy odpowiedź tak naprawdę w centesimus annus, to znaczy kiedy papież ex post patrzy i podsumowuje swoje działania, tak? I mówi o czymś, co go spotkało na Zachodzie, co tutaj było już także przez profesora Lecomte wspomniane, tak? Że uważano powszechnie na Zachodzie, że ponieważ porządek jałtański jest owocem wojny światowej, to można go zmienić wyłącznie za pomocą kolejnej wojny światowej. I stąd każdy, kto mówił, że komunizm jest nietrwały i musi zniknąć, był traktowany jako ten, który dąży do kolejnej wojny światowej. I teraz oczywiście ten sposób myślenia był obcy papieżowi, ale myślę także obcy Polakom.
Tu myślę, że są dwa teksty, które... Jeden to jest tekst, który na pewno Jan Paweł II znał, a drugi to jest wypowiedź Jana Nowaka Jeziorańskiego, który o Powstaniu Warszawskim powiedział w ten sposób, że świadomość zniszczenia, którego doznali Polacy i Polska, jest tym doświadczeniem, że tego nie wolno powtórzyć. No, i w związku z tym trzeba inaczej walczyć z komunizmem i Związkiem Sowieckim niż w trakcie Powstania Warszawskiego. No? I to jest ta walka bez przemocy. No? I w związku z tym myślę, że w tekstach papieża gdzieś myślę, że można odnaleźć jakieś takie odwołania pośrednie do Wacława Havla, no? I do siły bezsilnych. To znaczy, że to jest w ten tytuł z Annus bardzo mocno powiedziane, że tą siłą jest prawda. I że jeśli się ruszą sumienia ludzi, to ten system upadnie. I trzecia, ostatnia myśl, tutaj była mowa o tym polskim wirusie. Moje doświadczenie było takie, że w 79-80 roku byłem na Politechnice Warszawskiej, w mojej grupie studenckiej miałem dwóch Niemców z NRD, którzy po wakacjach 80 roku już nie wrócili, bo władze komunistyczne bały się polskiego wirusu. I teraz, co jest tym polskim wirusem? To jest wirus wolności. Ja przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, kiedy pytano mnie, co Polska właściwie może wnieść, to mówiłem o tym, Polska będzie zawsze zaworem bezpieczeństwa. Gdyby w Unii Europejskiej było zagrożenie dla wolności obywateli, możecie być pewni, my to rozwalimy. Bo to jest polski wirus wolności. I istotne jest to właściwe rozumienie, że z jednej strony jest to pragnienie wolności i mamy świadomość, że pierwsza Rzeczpospolita upadła od nadmiaru wolności. I że w związku z tym gdzieś jest konieczność szukania tego właściwej równowagi między tym, co jest pragnieniem wolności i tym, co jest umiejętnością używania wolności. Na pewno wizyta papieska, nie można sprawdzać jakiegoś wydarzenia politycznego. Dla mnie symbolem tej wizyty jest scena, która miała miejsce później w katedrze na Wawelu, w czasie kolejnej pielgrzymki, kiedy była transmisja z liturgii godzin na Wawelu. I papież siedział przez pół godziny w milczeniu na modlitwie. I było to niezwykłe doświadczenie, kiedy w komunistycznej telewizji mamy pół godziny świętego milczenia. I to jest ta siła, która tutaj działa.